Wolałbyś być piękny i głupi, czy mądry i brzydki? Mądry i brzydki. Którym Beatlesem chciałbyś być? Lennonem, bo to taki swag stary, pokoleniowy. Na rowerze w kasku czy bez? Nie mam roweru. Nie chcę namawiać do niczego. Jak przetrwać naprawdę długą podróż? O, stary. Jak masz 1,93 m, to się nie da. Po czym rozpoznać dobrą knajpę? Po dobrym jedzeniu. Czy miałbyś coś przeciwko wykorzystaniu twoich organów po śmierci? Nie. Czy twój charakter pozwoliłby ci utrzymać się w pracy biurowej w korporacji? Nie. Nie, nigdy w życiu. Próbowałem, nie. Gdzie w Gdyni najlepiej melanżować nad morzem? Nad morzem, stary. Lokalizacja GPS po pytaniach. Jak znajdujesz balans między życiem a pracą? Moja praca jest moim życiem, uszczęśliwia mnie. Dowcipy z cyklu Twoja stara. Spoko czy nie? No, już miały swój moment. Trzy rzeczy, których nie popijesz herbatą. O, okej. Okay. Trzy rzeczy, których nie popijesz herbatą. Wszystko bym popił chyba herbatą, stary. Herbatę, no teraz piję herbatę. Z czym kojarzy ci się Jarosław Gowin? Oj, nie mam pojęcia, kto to. Szczęśliwy człowiek. Czy zapamiętujesz swoje sny? Tak, są pojebane. Nade mną rozmowę. Budzisz się na drugim końcu kraju i niczego nie pamiętasz. Pierwsza rzecz, którą robisz? Palę papierosa. Czy Dubaj powinien organizować międzynarodowe zawody sportowe? Dubaj powinien wychillować. Też jestem tego zdania. Czy chciałbyś, żeby wydawano twoje niedokończone utwory, gdyby oczywiście odpukać? Coś ci się stało? Tym kopnął w kalendarz. Tak, jeśli moja rodzina ma z tego sobie zarobić jakoś na lepszą przyszłość, tak. Nauczyciel ze szkoły, z którym poszedłbyś na piwo? O, jest wielu takich. Pan Budziszewski od malarstwa, pan Boroń Grzęda od rzeźby, moja wychowawczyni pani Szymańska. Mnóstwo. Miałem bardzo fajnych nauczycieli. Widzę dobry uczeń. Swoją starość widzisz w mieście, czy raczej pod miastem? Na prowincji jakieś stare chill out. Po prostu, wiesz, faremka jakaś, widoczki. Żyć nie umierać. I na sam koniec, śniadanie brytyjskie czy kontynentalne? Oj, nie jadłem kontynentalnego, dobrze powiedziałem, chyba tak, ale brytyjska kuchnia jest fatalna. Okej, dziękuję. To ja dziękuję.